Uderzamy i wracamy. Pozycja. Startujemy, uderzamy i wracamy. Rakieta zawsze na trzech. Zakoduj sobie. Masz odcięte rany z rakietą. Ono jest samodzielne. A ty, ta reszta, jesteś niewolnikiem tego ramienia i tej rakiety. I rakieta mówi: Karol, ty mój niewolniku, masz mnie zatrzymać i zachować nad siatką. To jest żart, ale tak sobie wyobraź, że tak ma być. Ty masz służyć tej rakiecie w tej chwili. I ona życzy sobie, żebyś był nad siatką. Tak, właśnie tak. I to jest to, o co chodzi. Rakieta zawsze u góry. Dobrze, bardzo ładnie to zaatakować. Możecie zmniejszać wysokość, jeżeli widzicie, że partnerka czy partner bierze zbyt wysokie loty. Bo to jest ułatwienie. Chodzi o to, żeby nie bać się brać centymetrów na też.
moment. Bardzo dobrze, że ćwiczysz teraz kondycję Janka, ale to ćwiczenie ma trenować szybkość, a to wymaga po wysiłku odpoczynku. Czyli wrócił, poskakał, ok. Teraz ma zająć pozycję zasadniczą i czekać na lot. Bo w meczu nie będzie skakał i w momencie skakania odbierał kolejną lotę. Coś tam zrobi i będzie czekał. I od tego musi wystartować dopiero do lotu. To jest ta sierpka.